Cześć Wam. Dzisiejszy program Postscriptum nagrywam z pięknego obiektu Sylwii w miejscowości Rusiec koło Nadarzyna. Jestem tutaj na sesji zdjęciowej i w przerwie tej sesji postanowiłem nagrać właśnie Postscriptum do hashtagów, w których rozpoznawaliśmy różne przyprawy, których używamy na co dzień w kuchni. Na co dzień. Różnie to bywa z tym na co dzień, ale których używamy w kuchni. Po pierwsze, chyba po raz pierwszy mieliście możliwość zobaczyć Krzysztofa. Krzysia, do którego zawsze się zwracam w czasie hashtagów, żeby coś nam podał, coś nam wytłumaczył, coś powiedział. Tego, który nam cały czas nas kameruje. Stał między parami i podawał nam te wszystkie przyprawy do powąchania. Na pewno świetnie zapamiętacie jego twarz, prawda, w tej masce Pegas, która tam była, czyli już jesteście znajomymi Krzysia i możecie śmiało wziąć i na hashtagach wrzucać wszelkie uwagi, co sądzicie o Krzysztofie. Sam program widzieliście, jak był nagrywany. My nic nie widzieliśmy, tylko czasami coś tam czuliśmy nosem. A praktycznie najgorsze było to, że dostaliśmy chili do powąchania i później po powąchaniu chili mieliśmy rozpoznawać inne jeszcze przyprawy. Słuchajcie, jeżeli w nosie macie już paprykę, naprawdę nic więcej już nie rozpoznacie. Najgorszej sytuacji była para moja, bo my w pierwszej kolejności dostaliśmy do powąchania te wszystkie przyprawy i właśnie to straszne chili, po którym już nic nie rozpoznawaliśmy. W lepszej sytuacji były pozostałe pary, dlatego że chili dostały albo na samym końcu, albo na samym końcu. Ktoś mi tu przeszkadza, ale za chwilkę idę. Dostawały na samym końcu, albo dostawały kawę do powąchania, co pomagało im przy następnej przyprawie, żeby je rozpoznawać. Wcale nie jest takie proste rozpoznawanie przypraw. Spróbujcie sami w kuchni, żeby ktoś wam na talerzyczkach dał różne rzeczy i zasłoniętymi oczami to rozpoznawać. Naprawdę jest to ciężkie. Naprawdę jest to ciężkie, szczególnie, że niektóre przyprawy używamy typu ziele anielskie. No zupełnie w niespodziewanych sytuacjach. Także to jest takie ciężkie, ale możecie sobie popróbować. Każdy może zobaczyć, jak to wygląda. Proponuję, spróbujcie. I do następnych Postscriptum. Trzymajcie się, hej.